Dzień dobry, moi drogie wodniki. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na maj. Filmy YouTube'owe pojawiają się w pierwszej kolejności. Później będziemy dogrywać kwestie na Vimeo i kwestie filmów dodatkowych na YouTube. Na Vimeo link na jakiś czas znajdzie się w opisie tego filmu i tam zrobimy rozkład perspektywy. Na YouTube w wersji dodatkowej będzie Krzyż Celtycki, ale troszeczkę w innej formie tym razem. Samo czytanie YouTube'owe składa się z dwóch części. Mamy część ogólną i część taką bardziej natury miłosnej, tak to nazwijmy. Słuchajcie, przechodzę do pracy. Dobra. Jeśli pierwsza karta, to jak ją zinterpretuję, nie będzie z Wami spójne, to proszę, żebyście sobie zobaczyli filmy dla Waszego księżyca, ascendentu, Wenus na przykład. Dobra, wodnik. Arcykapłanka, super, wielka mądrość własna, połączenie ze sobą, z intuicją, duża dawka dojrzałości. Oprócz tego też zobaczcie tutaj, mamy ogromne takie przesłanie wielkiej duchowości, chęć rozwoju, jakiejś sytuacji dla Was ważnej, no prywatnej moim zdaniem. Część z Was tutaj jakby działa sobie bardzo silnie intuicyjnie, z kimś dla Was istotnym życiowo, może w ten sposób. Tutaj też jakby, kochani, nad czymkolwiek pracujecie, cokolwiek teraz rozwijacie, prośba jest taka, żeby jakąś tam część tego, co robicie, zostawić dla siebie, tak to powiem, owiać jakiegoś rodzaju tajemnicą. Okej, okay, no dobra. Motyw osobisty, nad którym może warto popracować, jeśli chodzi o maj. Cztery buławy, rycerz buław, słuchajcie. Bo tu mamy radość ogromną, zazwyczaj po dokończeniu, po ukończeniu czegoś, ustabilizowaniu jakiejś sytuacji. I przy tym jest prośba, żeby działać z taką odwagą, działać z pasją, działać w kierunku właśnie ustabilizowania tej sytuacji dla Was ważnej, tego wszystkiego, co w działaniu później, jakby na czym się skupicie działając i co przyniesie Wam radość. I tutaj to mogą być ważne, całkiem ważne wydarzenia w Waszym życiu. Cztery buławy mówią o różnego rodzaju sukcesie, tak to określę. Więc nie wiem i nie chcę też wiedzieć, nad czym pracujecie tutaj, ale cokolwiek teraz tworzycie, moim zdaniem, przyniesie Wam dużo radości i dużo takiego, powiedzmy sobie, właśnie wzmocnienia osobistego. To chciałam powiedzieć. Więc działanie z odwagą przyniesie naprawdę fajny rezultat. Dużo satysfakcji też. Co mogę osiągnąć? Stworzyć coś nowego. Siłę własną odzyskać, jeśli były takie momenty trudniejsze ostatnio. Moc własną do kreowania, siłę do tworzenia. Tu jest też duża wymiana informacji. Wzmocnić jakiś aspekt w Was samych, uważam, bo to jest karta niezwykłej mocy, który przyniesie w dalszej perspektywie, bo ja uważam, że tutaj ta część, z którą wchodzicie, oznacza, że pracujecie nad czymś w długofalowej perspektywie, to Wam przyniesie taką moc, siłę do tworzenia i do ekspresji i do jakby podążania tym wybranym przez siebie szlakiem w dalszej perspektywie, tak? Cały czas będzie przynosiło radość, będzie przynosiło dużo optymizmu tutaj, jest fajnie. Dobrze, poczekajcie, zobaczymy co dalej. Czego należałoby unikać? Siódemki mieczy. Niejednoznaczności z jakiegoś powodu. Tak. Niejednoznaczności, która może prowadzić do rozczarowań. Jeśli chodzi o komunikację, to też szczerze mówiąc, przy wyjaśnianiu na przykład czegoś z kimś, używania zbyt mocnych argumentów, które mogłyby powodować jakiegoś rodzaju niezbyt
później miłe okoliczności, bo trzy miecze to przecież jakby karta, która mówi o bólu i smutku. Więc jakiegoś rodzaju przejrzystość będzie ważna dla Was w maju, w jakimś aspekcie Waszego życia. No nie, tak jak mówię, bo siedem mieczy w zasadzie to jest taka, powiedzmy sobie, energia, w której my z wyobraźnią, z dużą dozą intuicji staramy się wyjść z jakiejś sytuacji i właśnie dosyć często tutaj, jak nie ma takiej jednoznaczności, ta karta powoduje kłopoty, tak to określę, może spowodować kłopoty, więc powiedziałabym tak, unikamy, czy też ważne jest, że może w niektórych aspektach dla Was ważnych, myślę, że sami będziecie wiedzieć, o co chodzi, unikać właśnie takiego braku jednoznaczności w formułowaniu myśli i w wypowiedzi. Okej, z jaką przeszkodą się zmierzyć? No, z własnym lękiem, słuchajcie, tutaj, stresem, nerwami, który może Was blokować przed wzięciem spraw w swoje ręce. Tak, tak bym powiedziała. Tutaj jest taki, tak naprawdę, samoblokowanie się, jakiś taki sabotaż, który powoduje, że łapanie negatywnego nastawienia blokuje nas przed podjęciem działań. I to jest taka, to jest na pozycji przeszkoda. Czyli myślę, że tak naprawdę gdzieś tam no, trochę umysł i myśli może Was stopować w tym, żeby podjąć działania, które tutaj generalnie jakby kształtują się na bardzo miłym, takim wesołym, fajnym poziomie. Okej? Okay? Więc nie wiem, czym będziecie się stresować. To też może być ktoś, kto będzie jakąś przeszkodą dla Was, stanie na przeszkodzie Wam w realizacji, ale to tak już na marginesie bardzo. Nad czym należałoby zapanować? Królowa buław. Przy. Okej. Okay. Uważam, że tutaj jest ważne nabranie takie znalezienie złotego środka, jak to się mówi, wspólnego mianownika pomiędzy takim działaniem zaplanowanym, bardzo metodycznym, a chęcią do realizowania swoich zamierzeń tu i teraz. Może nie wszystko będzie możliwe, może nie wszystko będzie dostępne w danym momencie, ok? Więc tak troszeczkę też się wycofywanie, jeśli czujecie, że coś dzieje się za szybko albo że nie pora na to. I raczej branie pod uwagę też chęci zaplanowania czegoś, że niektóre aspekty mogą rozwijać się powoli, tak? Niektóre aspekty szybciej, niektóre powoli. Chodzi o złapanie równowagi, słuchajcie. Trochę zapanować nad tą taką chęcią skupienia na sobie całej uwagi. Nie wiem, jeśli współpracujecie z kimś, to może tutaj trzeba będzie, ważne jest, żeby to jakoś podzielić tę uwagę. Okej, okay. Gdzie znajdę wsparcie? Znaczy, uważam, że wsparcie znajdziecie w sytuacji, w której definitywnie postanowicie się, jak to się mówi, wymeldować. Tutaj znajdziecie wsparcie w jakiejś konkretnej sytuacji, z której postanowicie się wymeldować, zrzucając z siebie jakiegoś rodzaju ciężar, który powodował, że może ta droga, którą obraliście, była dla Was za trudna, za ciężka, albo obciążenia, które gdzieś tam Wam towarzyszyły, spowalniały Was w jakimś znaczeniu. I tutaj jest ta, powiedzmy sobie, to pragnienie wolności i wyswobodzenia się z tej danej sytuacji, tak? Doprowadzenia do... Znaczy zmiana, która nie jest łatwa, ale która daje Wam wsparcie, dlatego że tu już jakby to jest dość, tak? To jest dość i jeśli to było na przykład za dużo pracy, to to jest, powiedzmy sobie, taka walka w cudzysłowiu o to, żeby brać na siebie tylko tyle, ile jesteśmy w stanie udźwignąć. Okej, okay. Jakie działania należy podjąć w tym miesiącu? Rycerz kielichów. I kochankowie. Iść w kierunku miłości, a miłości do siebie, miłości do drugiego człowieka i też jakby miłości do tego, co robicie. Więc jeśli tutaj tworzycie coś zawodowo, no to z sercem,
Tak bym powiedziała. To jest też pewnego rodzaju adorator w waszym otoczeniu. Może ktoś, kto chce wam coś ofiarować. Może to ktoś miły, po prostu bardzo sympatyczny, uprzejmy, kto chciałby was bliżej poznać. No i tutaj jakby to się rysuje, tak, żeby jakby w tym kierunku pomalutku podążać. A jaka jest rada w ogóle? 9 mieczy. 9 mieczy radzi. 9 mieczy radzi, żeby uspokoić umysł. Starać się zachowywać gdzieś tam, ustabilizować, tak trochę konserwatywnie nawet czasem. Opierać się czemuś. Pytanie czemu, słuchajcie. 9 mieczy to jest, powiedzmy sobie, szukanie rozwiązań. To jest rada, szukaj rozwiązań. Te rozwiązania, jak wiemy, czasem są niełatwe. Dlaczego? Dlatego, że w 9 mieczy my się martwimy tą całą sytuacją, bo trudno jest nam znaleźć rozwiązanie. Albo zdajemy sobie sprawę, że rozwiązania, które chcemy wdrożyć, będą w ogóle wymagały od nas ogromnego na przykład poświęcenia, no nie wiem, odwagi, to już bardzo jest osobiste. Natomiast tutaj... Doświadczamy świata, który jest powiązany z naszymi oczekiwaniami, z pragnieniem, z lękiem, i trochę gdzieś tam programujemy to w naszym umyśle. I rada jest taka, żeby szukać rozwiązań, jak rozwiązać tę sytuację, która może wzbudzać w nas z jednej strony pragnienie, jest naszym oczekiwaniem, tak, jeśli to jest romantyczne, ale z drugiej strony wzbudza w nas lęk z jakiegoś powodu, okej? Może trzeba zrozumieć wewnętrzny lęk i może wtedy pozbędziecie się jakichś takich dręczących trochę myśli. Dobra, słuchajcie, i teraz przechodzimy do drugiego rozkładu, więc poczekajcie, ja tylko chwilkę tylko zbiorę karty, żeby nam tutaj nie przeszkadzały. Dobra. Okej, no i teraz tak, bardzo proszę, żebyście... wspomnieli sobie w myślach jedną osobę, co do której będzie tyczył się ten rozkład. I pierwsza karta odpowie nam na pytanie, czego możecie się spodziewać po tej osobie mniej więcej? Jakich działań, jakiej postawy? Wow, super. No będzie kimkolwiek to dla was, kimkolwiek ta osoba dla was jest ważna z romantycznego punktu widzenia. Jest to na pewno ktoś, komu ciężko jest się oprzeć. I będzie chciała, żebyście zwrócili na nią uwagę. Tak? A czego nie? Czego nie możemy się spodziewać? To może jeszcze nie być czas na pełną miłość albo na ustalanie intencji w miłości. W poprzednim rozkładzie ten rycerz kielichów to też są dopiero początkowe fazy. Więc może coś zacznie wchodzić, jeśli chodzi o uczucia, emocje, o miłość, tak, nową osobę do waszego życia. Pomalutku, tak jakby w takim stopniu, w jakim sobie na to pozwolicie. Tu też, jeśli chodzi o kwestie romantyczne, to mamy większe, powiedzmy sobie, skupienie gdzieś tam na sprawach chemii, pasji, seksu, niż na uczuciach z jakiegoś powodu. Albo może być kłopot, no kłopot to też zależy, czy tego oczekujecie, czy nie, prawda? Gdzieś tam z ustaleniem sobie intencji między dwójką ludzi. Czego ta osoba od was będzie oczekiwać? Że złapiecie tę moc w siłę, że starczy wam baterii, jak to się mówi, słuchajcie. Że będziecie chcieli być może jakby kontynuować tę drogę, że znajdziecie sobie siłę, żeby kontynuować tę drogę, tak? Tę wspólnie obraną. Tu mamy wrażliwość, tu jest absolutnie, słuchajcie, zrozumienie do tego, co się dzieje. Tu jest umiejętność też... no, odpowiedniego reagowania do sytuacji, które gdzieś tam nas spotykają. Wielka moc własna przede wszystkim. A czego nie oczekuję? Czy myślę sobie, że to jest taka tutaj podpowiedź, która mówi jednoznacznie, że raczej by nie chciała, żebyście się dłużej gdzieś tam roztapiali w jakichś przeszłych rozczarowaniach.
czy to odnośnie relacji, w której teraz jesteście i razem wcześniej coś tam, powiedzmy sobie, nie wychodziło, były jakieś kłopoty, czy też jakichś przeszłych rozczarowań, tak? To jest jakby tutaj. A jaki jest wynik? Rada, ciesz się tym, wodniku, po prostu. Ciesz się tym, baw się tą sytuacją, baw się, w sensie łap chwilę, tak? Staraj się łapać chwilę. To jest też jakby pogodzenie, zjednoczenie, ta karta często o tym mówi, pomiędzy ludźmi, no właśnie, gdzie wcześniej coś tam nie wyszło, więc jeśli między wami coś nie wychodziło, to myślę sobie, że ta druga strona, chociaż może nie być do końca otwarta i w tym momencie gotowa na to, żeby tutaj jakby już ustalać co i jak, to chciałaby, żebyście zapomnieli o tym, co było gdzieś tam niefajnego w tej całej sytuacji. Ok, a teraz sprawdźmy przesłania. Romans. Zaraz Wam doczytam, pozwólcie, że doczytam Wam znaczenie tej karty. Obdaruj ukochaną osobę swoją uwagą oraz czułością. Potrzebujesz teraz mądrze spędzonego czasu. Zrób coś specjalnego, co sprowadza tę relację z powrotem do Twojego życia, albo w ogóle takie uczucie, uczucia miłości, romansu do Twojego życia. Jeśli jesteś samotny, to ważne jest, byś zrobił coś dla siebie. O tym też mówi ta karta. I serducho. Zatroszcz się o siebie, tak jakbyś miał się zatroszczyć o kogoś, na kim ci zależy, kogo kochasz. To jest wybaczenie, przebaczenie, że jesteś w stanie gdzieś tam no, aktywować, czyli zainicjować siłę miłości poprzez odpuszczenie i wybaczenie przeszłych rozczarowań. Więc to teraz pytanie, bo to się bardzo ściśle łączy moim zdaniem tutaj z tym przesłaniem. Czy tutaj chodzi o te przeszłe rozczarowania i niepowodzenia, nieporozumienia, które były między wami i następuje jakiegoś rodzaju połączenie? Bo jeśli tak, to ta osoba oczekuje, że właśnie o tym zapomnisz, nie będziesz już do tego wracał. Czy to jest ktoś nowy w twoim życiu, kto po prostu pomalutku będzie gdzieś otwierał twoje serce? A dlaczego powolutku? Bo jest jakaś przeszłość, rozczarowania, które po prostu, o których po prostu może fajnie byłoby już zapomnieć. Czego ci życzę, drogi wodniku? Uważaj na siebie, uważajcie na siebie. Ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.